oczywiście pomagać ludziom, pomagać poprzez chociażby Radę Europy. To jest instytucja, która już ma 60 lat, która walczy o prawa człowieka, a my jako przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej walczymy o ludzi. Chcemy, aby dokonać w końcu zrównania, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, aby pójść torem szwedzkim, żeby jednak coraz więcej pań mogło się angażować w działalność społeczną, abyśmy byli jak najbardziej otwarci na ludzi, bardziej tolerancyjni i abyśmy mogli pomóc ludziom w tych bardzo trudnych czasach.